Do 1 lipca w czeskiej stolicy rozgrywana będzie 31. już edycja jednego z najstarszych turniejów w Europie. Praski bejsbolowy tydzień. Do reprezentacji Polski, która po raz drugi z rzędu wystąpi w tych zawodach, powołani zostali dwaj gracze wrocławskiego klubu. Miotacze Marcin Musiałek oraz Łukasz Nolbrzak. Do Pragi zjeżdża praktycznie cała Europa. My wystąpimy w grupie B, gdzie naszymi rywalami będzie Litwa, Białoruś oraz Słowenia U21. Są to dobre, wyrównane zespoły, będą ciekawe mecze. Nasza kadra to taka mieszanka doświadczenia i młodości, ponieważ wielu zawodników zrezygnowało już z gry w kadrze, jest wymiana pokoleń i ta reprezentacja jest budowana na kolejne lata. Mam nadzieję, że zawodnicy wszyscy się ograją, a nasi zawodnicy z Wrocławia zyskają kolejne doświadczenie i dobrze przygotują się do rozgrywek we wrześniu. Piotr Duszeńko ma nadzieję, że obaj wrocławscy bejsboliści nie wpadną w oko zagranicznym menedżerom i pomogą zespołowi KSB we wrześniowych barażach o pozostanie w Ekstralidze. Jeżeli zawodnicy, tacy jak Marcin Musiałek czy Łukasz Nolbrzak, którzy całe życie poświęcają bejsbolowi, byliby młodsi, myślę, że na pewno zostaliby dostrzeżeni, mieliby szansę gdzieś na zakontraktowanie w Holandii czy w Niemczech. Na razie jest to pasja, jest to dodatek, jest to hobby. Trzeba wziąć wolne w pracy i pojechać na zgrupowanie kadry narodowej. Także duża przygoda i ogromne doświadczenie dla nas z dużą korzyścią dla KSB. Oprócz Polaków, Słoweńców, Litwinów i Białorusinów w turnieju w Pradze biorą udział reprezentacje Czech, Belgii, Szwecji i Stanów Zjednoczonych. Zawody są dla naszej kadry jednym z etapów przygotowań do przyszłorocznych eliminacji Mistrzostw Europy.